Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Ze mną w studiu przedstawiciele Pól Dialogu, Aleksandra Mentel oraz Konrad Ciępka. Witam, dzień dobry. Zamierzamy tutaj mówić o działalności Pól Dialogu i dlatego na początek poproszę o kilka słów dla naszych słuchaczy, czym właściwie Pola Dialogu są. Pola Dialogu jest to krakowskie biuro Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. PKWP w skrócie działa w Polsce od 2006 roku. Mamy biura w Warszawie, w Poznaniu i za chwilę będzie również we Wrocławiu. Tutaj w Krakowie chcieliśmy trochę to biuro inaczej przedstawić mieszkańcom tego miasta. Od 2014 jesteśmy tutaj, natomiast od 2017 pola dialogu powstały. Pola dialogu powstały właśnie przy ulicy Stradomskiej 6, gdzie mamy siedzibę i spełnia kilka warstw, że tak powiem. Mamy wystawy, mamy prelekcje, mamy spotkania, więc ten wachlarz atrakcji, powiedzmy, i z czym chcemy wyjść do ludzi jest bardzo szeroki. Pomoc Kościołowi w potrzebie, jest to takie dosyć mocne przesłanie już z misją w nazwie. Pola Dialogu również mają taką misję? My mamy głównie misję edukacyjną, staramy się zapraszać do Pól Dialogu Młodzież, ale również staramy się świadczyć o tym temacie, którym się zajmujemy, czyli prześladowaniami chrześcijan. Informujemy o nim wszystkich ludzi, którzy przyjdą do nas, którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Jesteśmy dla nich, żeby poinformować ich. Tak, od wielu lat nasza organizacja stara się być głosem prześladowanych chrześcijan. Pomagamy w wielu miejscach na całym świecie i ci chrześcijanie, którzy cierpią z powodu wiary w Chrystusa, o to nas proszą, żeby być tym głosem tutaj. I pola dialogu doskonale się wpisują w tą misję. Chcieliśmy i nadal koncentrujemy się na tym, aby to miejsce było rzeczywiście miejscem spotkań i dialogu różnych stron, bo też widzimy, co się dzieje u nas w Polsce. Bardzo często ta nasza ojczyzna jest dzielona po raz kolejny na różne zwasione strony i to miejsce służy właśnie po tym. Po to, żeby ludzie mogli się tutaj spotkać, nie tylko dowiedzieć się o tym, że w XXI wieku, w którym żyjemy, chrześcijanie są największą grupą, która doznaje prześladowań z powodu wiary, ale żeby ten dialog tutaj w Polsce budować wśród nas, między nami, żeby to przesłanie dialogu, który jest bardzo mocno potrzebny dzisiaj w świecie, również jest potrzebny tutaj w Polsce. Więc tak jak mówiłem, pola dialogu spełnia wiele ról. Nasza siedziba, jako że znajduje się blisko Wawelu, jest takim centralnym punktem, do którego liczymy, że mogą trafić zarówno turyści, jak i po prostu przechodnie, krakowianie, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej. I staramy się właśnie tą misję realizować w ten sposób. Co możemy znaleźć w waszej siedzibie, to jeszcze poruszymy podczas tej rozmowy. Teraz takie pytanie, z czyjej inicjatywy te pola dialogu w 2017 roku powstały? Powstały z inicjatywy ówczesnego dyrektora biura regionalnego w Krakowie, czyli księdza Rafała Cywki, który właśnie wymarzył sobie takie miejsce, gdzie młodzi ludzie i nie tylko mogliby tutaj przyjść, dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja wolności religijnej w ogóle w świecie. Z tego, co mi wiadomo, pola dialogu, jak powstawały, to były takim pierwszym miejscem w Polsce, miejscem dialogu, miejscem spotkań, które zajmowało się tą tematyką, tym problemem łamania wolności religijnej w świecie, bo o tym się rzadko mówi, bardzo mało. Ostatnio na sesji ONZ w Nowym Jorku, do jakich momentów musieliśmy dożyć, żeby doczekać, że dzisiaj w XXI wieku, wstawałoby się w wieku właśnie praw człowieka, tolerancji, bardzo dużo się mówi o tej tolerancji, ale wydaje mi się, że wobec chrześcijan ta tolerancja jest pomijana.
Jak Państwo się domyślają, ludzie niezbyt chętnie chcą rozmawiać o takim temacie. Często reagują wręcz takim jakimś zatrzymaniem się. Nie chcę o tym myśleć, nie chcę o tym rozmawiać, ale staramy się jakoś na spokojnie podejść i tłumaczyć każdemu, że każdy człowiek ma prawo do wolności religijnej, do wyznawania swojej wiary i to, że my tutaj mamy łatwiej, nie znaczy, że nie mamy myśleć o ludziach, którzy cierpią z powodu prześladowania, z powodu religii. Czy to są osoby prześladowane tylko w chrześcijaństwie, czy to dotyczy również innych religii? My jesteśmy organizacją na prawach papieskich. Działamy, pomagamy w imieniu papieża Franciszka obecnie. Jesteśmy stricte organizacją, która niesie pomoc chrześcijanom różnego obrządku, nie tylko katolikom, więc, ale jeśli ktoś przyjdzie, czy zauważymy, że potrzebna pomoc jest ludziom innego wyznania, to ta pomoc również jest okazywana. To jest bardzo widoczne chociażby w obozach dla uchodźców, gdzie jeżeli po szklankę wody czy inną pomoc przyjdzie muzułmanin czy ktoś z innej religii, po prostu dostanie tą pomoc i nie będzie pytany o tego typu rzeczy. Jesteśmy u progu października, a październik to miesiąc misyjny. Czy Pola Dialogu planują coś wyjątkowego? Co jest w waszej najbliższej przyszłości planowane? W październiku w Pola Dialogu planujemy spotkanie w drugą środę miesiąca stricte na temat misji świeckich osób i tutaj pragniemy zaprosić organizację Misewi. Już 9 października będzie spotkanie również filmowe. Mamy półgodzinny film na temat misji w Kazachstanie, który chcemy przedstawić i doskonale się to łączy, ponieważ organizacja Misewi również wyjeżdża na misję do tego kraju, więc również oni się podzielą tym doświadczeniem misyjnym nie tylko z Kazachstanu, ale też z innych krajów. Ale obecnie nasze siły też skierowujemy na początek listopada, gdzie jest to czas, gdzie przygotowujemy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Nasza organizacja jest odpowiedzialna za przygotowanie tego dnia w kościołach w całej Polsce i na ten czas również planujemy ciekawe inicjatywy, wydarzenia. 9 listopada to jest sobota, dzień przed Dniem Solidarności, ponieważ od 11 lat w polskim kościele w każdą drugą niedzielę listopada obchodzimy tak zwany Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. I w tym roku przypada na dzień 10 listopada i będziemy się skupiać przede wszystkim na sytuacji chrześcijan w Sudanie Południowym, gdzie bardzo często doświadczają różnych dyskryminacji i po prostu biedy. Ponieważ jak wiemy, od 2011 roku Sudan Południowy odłączył się od Sudanu, więc te napięcia między tymi dwoma zwaśnionymi krajami są dość napięte i w tym roku chcemy przyjrzeć się sytuacji chrześcijan i pomóc chrześcijanom w Sudanie Południowym. Z tego też względu krakowskie biuro Pola Dialogu organizuje 9 listopada, czyli dzień wcześniej, wieczór Solidarności z Kościołem Prześladowanym, z prześladowanymi chrześcijanami. I tutaj jest, to będzie nowość, jeśli chodzi o naszą pracę tutaj i działalność w Krakowie. O 17 planujemy flashmob na rynku głównym, gdzie będą zaangażowani również wolontariusze. Po tym flashmobie przejdziemy do Bazyliki Mariackiej, gdzie zostanie odprawiona msza święta w intencji prześladowanych. Natomiast po mszy świętej planujemy już stricte takie czuwanie, podczas którego uczestnicy dowiedzą się o współczesnych męczennikach, czyli o ludziach, którzy w XXI wieku ponieśli śmierć lub byli torturowani z powodu wiary. Więc bardzo serdecznie zapraszamy na 9 listopada wieczorem na rynek główny i do Bazyliki Mariackiej.
staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, stąd właśnie ten rynek główny, Bazylika Mariacka. Tam będziemy rozdawać ulotki, będziemy informować też przy pomocy megafonów o sytuacji chrześcijan na całym świecie. Z jakim odbiorem spotykacie się podczas takich wydarzeń? No bo nie jest to chyba proste stanąć na środku rynku i wygłaszać rzeczy, które niektórym się mogą nie podobać. Z tym odbiorem jest różnie. Jak już wspomniałam, część ludzi ma reakcję taką negatywną. Nie chcą rozmawiać o rzeczach trudnych, ale to jest taki, myślę, tak zazwyczaj jest, że ludzie wolą myśleć o tym, co przyjemne, rozmawiać o tym, co przyjemne. Więc mimo wszystko staramy się mówić spokojnie, rozmawiać, przedstawiać fakty przede wszystkim, bo tutaj najważniejsza jest informacja. Jeżeli człowiek ma informację, może z tą informacją pójść dalej, coś zrobić. I to też podkreślamy na spotkaniach z młodzieżą, że wiedza jest wam potrzebna, żebyście mogli działać. Jak widzimy, informacje, które przekazujemy spotkanym osobom, te informacje w takim obiegu informacyjno-internetowym nie są podawane. I to są, te osoby są rzeczywiście bardzo zaskoczone, słysząc o liczbach, o skali prześladowań. Więc to też nam pokazuje, że warto to czynić, warto to robić. Ja pamiętam, jak w 2017 roku taki flashmob zorganizowaliśmy na Rynku Głównym w Krakowie. I półtora roku po tym wydarzeniu okazało się, że podczas tego flashmobu na rynku w Krakowie był mieszkaniec Wrocławia. I właśnie półtora roku po tym flashmobie on podzielił się świadectwem, że dzięki temu wydarzeniowi w jego myśleniu, w jego sercu coś zaczęło pękać i na nowo powrócił do kościoła. Na nowo powrócił do kościoła, zaczął chodzić na msze święte i przeżył nawrócenie. I to cieszy. I to naprawdę świadczy o tym, że warto takie rzeczy robić. Właśnie wierzymy w to, że każdy taki człowiek się liczy i chociażby dla jednej osoby warto zrobić takie wydarzenie. I warto wyjść, bo te osoby same by nie przyszły, a z racji tego, że wy wychodzicie do nich, to możecie do nich trafić. Taki też jest nasz cel. Macie również wystawy w swojej siedzibie, czyli działacie i w terenie, i u siebie. Jakie zainteresowanie jest waszymi właśnie działaniami w siedzibie przy ulicy Stradomskiej? W Polach Dialogu mamy dwie wystawy. Wystawę czasową, które to jest przede wszystkim wystawy zdjęciowe, fotograficzne, które obejmują różne tematy. W przeszłości, od początku istnienia Pól Dialogu, przedstawialiśmy tematykę Syrii, pokazywaliśmy pracę dzieci z Syrii, jak te dzieci widzą ich rzeczywistość. Więc mieliśmy na kilka bloków podzielone, które najczęściej tematy się przejawiały. Czyli tam były wołanie o pokój. Część prac była taka łagodna, ale w wielu pracach też przejawiał się motyw śmierci, motyw tragedii, którą te dzieci przeżyły, więc staraliśmy się przedstawić to, jak one widzą swoją rzeczywistość, ale też tam było duże takie przesłanie pokoju. Ta potrzeba pokoju przebijała się przez te obrazki na pewno. Później mieliśmy wystawę na temat sytuacji chrześcijan w Iraku, na Ukrainie również. Mieliśmy zdjęcia z Pakistanu również, gdzie rok temu mieliśmy Dzień Solidarności właśnie z kościołem prześladowanym w Pakistanie. Również mieliśmy temat ponownie o Syrii, przedstawiający, jak ta Syria wygląda dzisiaj, w roku właśnie 2018-2019, która wciąż jest pogrążona w wojnie. Obecnie od kwietnia można zobaczyć zdjęcia, oryginalne zdjęcia z 1994 roku podczas masakry ludobójstwa w Ruandzie, ponieważ przeżywaliśmy 25-lecie tego ludobójstwa i chcieliśmy pokazać, jak to wyglądało. Te zdjęcia dzięki uprzejmości ojcom Palotynom. Tutaj mieszkańcy Krakowa i turyści mogą zobaczyć jeszcze do 9 października.
Także są to niektóre zdjęcia bardzo drastyczne, bardzo mocne, ale pokazuje, jak człowiekowi może wyrządzić krzywdę z dnia na dzień, jak sąsiad sąsiadowi może być wrogiem i co może sprawić, że brak pokoju doprowadza do tak strasznych sytuacji. Ale pytasz, czy wystawa cieszy się popularnością i myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że oprócz wystawy mamy również w Polach Dialogu kawiarnię. To jest właśnie taki element, który ma na celu przyciągnąć również tych ludzi, którzy może na samą wystawę by się nie skusili, ale przyjdą na kawę, przy okazji zobaczą ten temat, usłyszą coś więcej i to jest taka iskierka, która chcemy, żeby gdzieś tam może się tliła w ich głowach, ich sercach i może rozpalała dalej, więc informujemy wtedy o naszych działaniach. Zachęcamy do polubienia strony na Facebooku, jak i Państwa również i w ten sposób staramy się tą informację nieść dalej. To jeszcze powiedzmy, na co idą pieniądze, które się uzbierają w kawiarence? Wszelkie pieniądze czy darowizny są przekazywane na projekty, które realizujemy. Obecnie zdecydowana pomoc jest przeznaczana, te środki finansowe, na realizację projektów na Bliskim Wschodzie, czyli w Iraku i w Syrii. Ostatnio u nas gościliśmy Mariam Skurda z Iraku, z północnego Iraku, która widziała na własne oczy, jak rodziny chrześcijańskie w 2014 roku uciekały z Mosulu do Erbilu przed prześladowaniami z ramienia państwa islamskiego. I teraz po wyzwoleniu Mosulu sprzed kilku lat jest duża potrzeba wsparcia tych rodzin i rodzin, które opuściły równinę Niniwy. Jest wielki projekt właśnie odbudowy równiny Niniwy, który jako pomoc kościołowi w potrzebie jesteśmy tam od początku, bo jako organizacja, tu trzeba podkreślić, my działamy na zewnątrz. My pomagamy tam, gdzie ludzie mieszkają, na miejscu, ponieważ z doświadczenia wiemy, że ta pomoc jest najskuteczniejsza i najtańsza. I to próbujemy też ludziom tłumaczyć, że warto pomagać tam, gdzie ludzie po prostu żyją. A to wiemy z pierwszej ręki, bo przyjeżdżają do nas zarówno biskupi z tamtych terenów, jak i zwykli chrześcijanie żyjący tam na co dzień i oni mówią, nie chcemy stamtąd wyjeżdżać, chcemy mieszkać na naszej ziemi, w naszej ojczyźnie, chcemy, żeby był pokój tam, gdzie się urodziliśmy i pragniemy tam zostać, tylko potrzebujemy pomocy zarówno finansowej, jak i takiego wsparcia modlitywnego. Bardzo często podkreślają, że potrzebują, żebyśmy pamiętali o nich. Pola Dialogu zajmują się bardzo trudnymi sprawami w takim razie. Co waszym subiektywnym zdaniem jest najważniejszym osiągnięciem, wydarzeniem podczas tej działalności dwuletniej Pól Dialogu? Myślę, że reakcje ludzi, którzy przychodzą na Pola Dialogu, którzy dowiadują się o rzeczach, o których w ogóle by nie pomyśleli. O skali prześladowań, że takie rzeczy dzieją się na naszych oczach i świat milczy, że świat o tym nie mówi. Ich reakcja na to, co robimy. Pamiętam, jak u nas była dziewczyna z Libanu. Podczas rozmowy też zobaczyła wystawę stałą, którą mamy, czyli przedmioty zniszczone przez terrorystów z państwa islamskiego, które mamy tutaj w Polach Dialogu, oryginalne przedmioty zniszczone, krzyże, mszały, księgi liturgiczne, figury, które są też niemym świadkiem prześladowań. I ta dziewczyna, widząc te rzeczy z Bliskiego Wschodu, widząc naszą niesioną pomoc, często cichą pomoc, o której się za bardzo nie mówi, to ona rozpłakała się i podziękowała za to, co robimy. I to cieszy. To myślę, że ta świadomość, która wzrasta w ludziach dzięki przyjściu do nas na pola, czy młodych ludzi,
to nam naprawdę też dodaje skrzydeł, że świadczy o tym, że warto to robić, warto tutaj pracować, warto pomagać. To jest taka zapłata i satysfakcja za to, co robicie. Ja również bym się zgodziła z Konradem, że najbardziej satysfakcjonują reakcje ludzi i myślę, że mnie osobiście cieszy bardzo to, jak młodzież odbiera nasze prelekcje. Jak często widzimy w ich oczach wzruszenie, kiedy usłyszą o tym, że co 5 minut na świecie ginie chrześcijanin. No oni tego nie wiedzą, nikt im tego nie mówi i ta wiedza, którą wynoszą z pól dialogu, też może być przez nich niesiona dalej, więc liczymy na to, że jak przyjdą do nas, to zostaną poruszeni tym świadectwem, bo staramy się mówić właśnie nie własnym głosem, ale głosem prześladowanych chrześcijan. Po prostu cytujemy ich słowa i przez to to jest bardziej wiarygodne. Myślę, że to jest to. Takim niemym świadkiem tego, co dzieje się w Polach Dialogu, jest nasza księga gości, więc każdy, kto do nas przyjdzie, może zerknąć, jak wielu ludzi już u nas było, również z zagranicy, którzy bardzo przeżyli wizytę w Polach Dialogu i można przeczytać ich reakcje, które zamieścili w księdze. Czego zachęcamy. Wracając do tych młodych ludzi, do tych prelekcji, one odbywają się w szkołach? Jeździmy do szkół, jak i zapraszamy klasy do nas w ramach szkolnych kateches, więc wszystkich katechetów zachęcamy do kontaktu z nami, bo przez te 2 lata wiemy, że te spotkania bardzo dużo dają. Nie tylko młodym, ale i katechetom. Bo to widzimy też po ich reakcji i również katecheci sami się dzielą później, jak oni wrócą do swoich klas, gdzie na następnej katechezie ci uczniowie dzielą się, jak oni przeżyli ten czas tutaj w Polach, jak to, te informacje później w nich zostawały. I ci uczniowie zaczęli się też dzielić i rozmawiać o tych sprawach ze swoimi rodzicami. Też przekazując te wszystkie informacje, o których usłyszeli u nas podczas prelekcji, właśnie swoim rodzicom. To bardzo cieszy. Z takich kwestii organizacyjnych, ile osób tworzy Pola Dialogu? Obecnie w Polach Dialogu pracują 3 osoby. Także jest nas mało, ale rzeczywiście to jest mocna ekipa. Ale też możemy liczyć na pomoc wielu wolontariuszy, którzy towarzyszą nam, można powiedzieć, na co dzień. Niektórzy regularnie nas odwiedzają. Niektórzy służą swoją pomocą, czy to w tłumaczeniach, czy w innych małych rzeczach, które tworzą to dzieło. Za co im dziękujemy tutaj z miejsca. Dlatego też, jeśli ktokolwiek ze słuchaczy chciałby do nas dołączyć, chciałby wolontaryjnie do nas wesprzeć, tutaj podziałać razem, to jak najbardziej jesteśmy otwarci i zachęcamy do przybycia na pola. Czyli zasilenie waszych szeregów wcale nie jest trudne. Można po prostu do was przyjść i dołączyć. Tak? Oczywiście. Można dać swoje ręce do pracy, czy swoje umiejętności. My na pewno znajdziemy możliwość, żeby to wykorzystać pozytywnie. Pola Dialogu, tak, Pola Dialogu cały czas się rozwijają i nam też zależy na tym, żeby nie stać w miejscu, ale żeby kolejne jakieś różne płaszczyzny związane z naszą organizacją, promocją naszej niesienia naszej pomocy, żeby na różne coraz to ciekawsze może aspekty, wydarzenia, projekty rozwijać. I do tego rzeczywiście będą potrzebni ludzie. Są takie małe rzeczy, które może zrobić każdy z nas, czyli chociażby wzięcie plakatu do swojej parafii, czy też rozdanie gdzieś ulotek. Mamy na przykład u nas w Polach Dialogu przedmioty z Ziemi Świętej, które sprzedajemy i chociażby zachęcenie w parafii księdza do zakupienia krzyżyków do bierzmowania czy różańców dla dzieci komunijnych. To są takie rzeczy, które może zrobić tak naprawdę każdy. Czy to chodzi o sklepik SOS dla Ziemi Świętej? Dokładnie tak. I on znajduje się w waszej siedzibie przy ulicy Stradomskiej. Tak. Tak, projekt SOS dla Ziemi Świętej trwa nieustannie od 2006 roku, więc w sumie od początku istnienia polskiej sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Niedawno miałem okazję być w Betlejem u tych rodzin
którym pomagamy. Są ponad 60 rodzin i byłem w miejscu produkcji, gdzie ci chrześcijanie wytwarzają, produkują te wszystkie figurki, krzyże, różańce, i to było naprawdę niesamowite doświadczenie, widząc tych ludzi, którzy od pokoleń tak naprawdę zajmują się tą dziedziną. Spotkałem się nawet z dwoma braćmi, którzy od 50 lat wytwarzają paciorki, i co zauważyłem, bardzo często podczas tych prac, bardzo często też żmudnych, no bo wytworzenie figurki, no to zajmuje bardzo długo, długo czasu, oni się modlą i te wszystkie różańce, figurki, te wszystkie rzeczy są bardzo, bardzo dobrze przemodlone. I tutaj w Polsce by się wydawało, że zakup jednego różańca nic nie znaczy. Otóż bardzo dużo znaczy, bo patrząc na ich pracę, ich oddawanie serca podczas tej pracy i świadomość tego, że dzięki temu oni mogą się tam utrzymać, a trzeba powiedzieć, że w samym Betlejem, i to oni sami nam to powiedzieli, chrześcijan jest bardzo mało. Mówi się, że nawet około 1%. Więc ci chrześcijanie w Ziemi Świętej, choć nie doświadczają prześladowań, krwawych prześladowań, ale doświadczają prześladowań na gruncie ekonomicznym, gospodarczym, że są wypierani z rynku bardzo często. Miałem też taką jedną sytuację, gdzie przy Bazylice Narodzenia w Betlejem jest tam jeden chrześcijański sklep. Może słuchacze, radiosłuchacze znają Tabasza, bardzo też słynnego wśród polskich pielgrzymów. To podczas wejścia, gdzie chciałem wejść do tego sklepu chrześcijańskiego, stanął przede mną młody chłopczyk, miał może 5-6 lat, i ręką powiedział, żeby nie wchodzić, że tu są źli ludzie, i żeby wejść do sklepu obok. Później zapytałem tych chrześcijan, co to za chłopczyk. Oni powiedzieli, że to było dziecko muzułmanów obok ze sklepu. Więc do tego dochodzi już tam w Betlejem ta sytuacja z prześladowań chrześcijan, że nie dopuszcza się pielgrzymów do tych sklepów chrześcijańskich. A ci muzułmańscy sklepikarze też oferują rzeczy przed pamiątki kultu religijnego chrześcijańskiego, co w ich religii jest zakazane. I bardzo często, mówiąc, że to są rzeczy zrobione z drzewa oliwnego, to nie jest prawda, ponieważ oni to sprowadzają po prostu z Chin. A my, mając te rzeczy bezpośrednio od rodzin chrześcijańskich, którym, jak wspomniałem, pomagamy od wielu lat, to mamy 100% pewność, że to jest wszystko z drzewa oliwnego i robione ręcznie. I to jest konkretna pomoc. Między innymi przykładem Betlejem pokazujemy, że prześladowanie może przybierać różny charakter. Nam się kojarzą głównie takie drastyczne i krwawe rzeczy jak tortury, czy ograniczanie wolności, czy śmierć, ale to może być też właśnie ograniczanie możliwości ekonomicznych, niedawanie pracy chrześcijanom albo innym wyznaniom religijnym ze względu na wiarę. To jest po prostu łamanie wolności religijnej i o tym też należy wiedzieć i też należy być czujnym, bo może też nam się wydawać, że w Polsce jeszcze nie doświadczamy żadnych takich sygnałów łamania wolności religijnej, ale jak się rozejrzymy dobrze, to w świecie mediów, gdzieś w przekazie medialnym często możemy usłyszeć, że ktoś jest chrześcijaninem i to się komuś nie spodobało. To jest też już pierwszy przejaw łamania tej wolności, na co uczulamy i zachęcamy, żeby być tutaj czujnym. Nabycie takiej figurki czy paciorka to jest pomoc finansowa dla tych ludzi, ale też takie połączenie się z nimi w modlitwie. Tak jak powiedziałeś, że jest to już obmodlone z każdej strony podczas produkcji, dlatego to jest takie połączenie się też symboliczne z nimi. Tak, dokładnie. Więc ta solidarność duchowa, solidarność modlitewna jest bardzo ważna. I z tym przesłaniem też
pożegnaliśmy się w Betlejem, żeby nie zapomnieć o tej łączności duchowej, bo jak wiemy od samego początku istnienia chrześcijaństwa, Kościół modlił się za siebie, modlił się za prześladowanych i tak jak na początku w pierwszych wiekach chrześcijanie byli prześladowani czy przez Cesarstwo Rzymskie, tak dzisiaj wielu chrześcijan jest prześladowanych i to powtórzył, to mówił święty Jan Paweł II, to powtarzał Benedykt XVI i to samo mówi papież Franciszek, że wiek XX, ale też wiek XXI to jest czas prześladowań, to jest czas męczenników. I trzeba o tym mówić. W samym wieku XX 45 milionów chrześcijan poniosło śmierć z powodu wiary. To jest ponad 60% wszystkich. A jak wiem, jak patrzymy na statystyki z XXI wieku, w którym żyjemy, no to rocznie około 100 tysięcy chrześcijan ginie za wiarę. I wy o tym mówicie, dlatego gdzie można was znaleźć, żeby was usłyszeć? Można nas znaleźć, jak już wspomniałam, blisko Wawelu, przy ulicy Stradomskiej 6. Tam mamy swoją siedzibę, tak jak wspomniałam, też kawiarenkę, więc zachęcamy każdego, kto ma chwilę wybierać do centrum, żeby do nas zajrzał i na własne oczy się przekonał, co to za miejsce. I można was również odnaleźć w internecie. Tak, zapraszamy do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, Pola Dialogu oraz fanpage'a naszej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Serdecznie zapraszamy. Ty jeszcze na koniec tej rozmowy proszę o przypomnienie tych wydarzeń, które są przed nami w tej najbliższej przyszłości. Jako Pola Dialogu nasze spotkania głównie organizujemy w środy. Druga środa miesiąca spotykamy się na polach na środowym filmowym spotkaniu, który jest skoncentrowany stricte na temat prześladowań oraz misji. Często zapraszamy również misjonarzy do nas, którym również pomagamy. Trzecia środa miesiąca to jest msza święta w intencji prześladowanych chrześcijan w sanktuarium świętego Józefa przy ulicy Poselskiej 21 w centrum miasta. O 18:30 też zapraszamy, bo jak podkreśliliśmy, ta solidarność duchowa jest bardzo ważna. Natomiast czwarta środa miesiąca to jest już cykl spotkań gość na polach, gdzie zapraszamy już konkretnych gości i omawiamy różne ważne tematy, nie tylko związane z naszą działalnością, ale też tematy, które obecnie są bardzo ważne i w przestrzeni publicznej. Także te tematy społeczno-polityczne również poruszamy. Radio Pryzmat jak najbardziej się dołącza do tych zaproszeń. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Ze mną byli w studiu Aleksandra Mentel. Dziękuję. Dziękuję. Oraz Konrad Ciempka. Dziękuję.